Kładam się Bartek Szemaj ze strefy przemian. W dzisiejszym filmie powiem o kilku kontrowersyjnych produktach, które zaskoczą wielu, i moim zdaniem one najszybciej prowadzą do insulinooporności, a co za tym idzie jeszcze potem do cukrzycy typu drugiego, a to stan, który powoduje potem lawinę problemów zdrowotnych, ale i Prywatnych serdecznie zapraszam do obejrzenia całego filmu do końca. To oczywiście, co będzie zaskakującego w tych produktach, to jest to, że dla wielu ludzi one są podstawą diety, podstawą odżywiania, które to są produkty, które ludzie codziennie wręcz spożywają i dziwią się, że nie chudną, tylko zazwyczaj tyją i czują się po prostu coraz gorzej każdego dnia. Punkt pierwszy to kawa, ale z dodatkami. Czy to jest jeszcze kawa, czy to już deser? Dla wielu to oczywiście codzienny rytuał, ale czy wiecie, że filiżanka ulubionej. Kawy może być bombą kaloryczną, szczególnie jeśli dodajemy do niej syropy smakowe, bitą śmietanę czy tłuste mleko, taka kawa może zawierać nawet 400-500 kalorii i 50 g cukru. To więcej niż w puszce napoju gazowanego. Dlaczego to problem? Tak duża ilość cukru powoduje gwałtowny wzrost poziomu po prostu glukozy we krwi, co może nas prowadzić, tak jak już mówiłem, do insulinooporności i cukrzycy. Jeśli nie wyobrażasz sobie: Dnia bez kawy, spróbuj pić ją w zdrowszej wersji, po prostu czarną. A jeżeli nie jesteś w stanie, to ewentualnie z niewielką ilością mleka polecam na przykład roślinnego. Kolejny punkt to jogurty smakowe, a tak naprawdę deserowe. Więcej cukru niż chyba zdrowia w nich. Czy kiedykolwiek myśleliście, że jogurt może zawierać więcej cukru niż czekoladowy batonik? Niestety, to prawda. Bardzo często jogurty smakowe czy deserowe mają dodane syropy glukozowo-fruktozowe, sztuczne aromaty, co sprawia, że jedna porcja może zawierać nawet 20 czy 30 gramów cukru. I badania pokazują, że osoby, które regularnie spożywają takie jogurty właśnie, mają większe ryzyko insulinooporne co jest pierwszym krokiem do cukrzycy typu drugiego? Więc jeśli lubicie jogurty, wybierajcie. Lepiej te nawet proteinowe, i zwracajcie uwagę przede wszystkim na ilość cukru, ale też na przykład białka. Kolejny punkt to gotowe mrożone dania. To wygodne, ale niestety pełne cukrów i tłuszczów, często trans, produkty. I regularne spożywanie takich produktów może znowu prowadzić nas do otyłości, insulinoporności i w konsekwencji do cukrzycy. Statystyki mówią same za siebie. Osoby, które będą jadły tego typu produkty i spożywały tego typu substancje, niestety będą miały Większe ryzyko problemów metabolicznych. Więc jeśli cenicie sobie wygodę, to spróbujcie przygotować własne mrożone posiłki to dużo prostsze niż myślicie, a przede wszystkim zdrowsze. Kolejny punkt to oczywiście płatki śniadaniowe. Pamiętajcie, że nie każda zdrowa opcja jest zdrowa. Czy wiedzieliście, że wiele popularnych marek płatków, które reklamowane są jako te zdrowe, pełnoziarniste, fit, tak naprawdę. Zawierają i tak mnóstwo cukru dodanego. Płatki te, zamiast dostarczać nam energii na cały dzień, szybko podnoszą poziom cukru we krwi, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka insulinooporności. Pamiętajcie też, że płatki mają wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że szybko podnoszą poziom glukozy we krwi, a organizm reaguje na to po prostu gwałtownym wyrzutem dosłownie insuliny. Jeśli taki cykl powtarza się zbyt często, no to niestety. Dokładnie nas to prowadzi do zaburzeń metabolicznych. Więc, co w tym można zrobić w praktyce? Najlepiej wybierać sobie produkty na śniadanie, które tego cukru, oczywiście mają nie. Jestem ogromnym wielkim zwolennikiem tego, żeby na śniadanie jeść jajka. W jakiejkolwiek postaci, ale żeby właśnie to były jajka, dlatego są najbardziej odżywcze, zawierają najlepsze pod kątem płonialności białko, tłuszcze i mnóstwo witamin. Kolejny punkt to batoniki proteinowe czy energetyczne. Wydają się idealnym rozwiązaniem, no bo mają dużo białka, ale... Taka mała przekąska, musicie niestety zwracać uwagę na skład, dlatego że ona może zawierać bardzo dużo kalorii i cukru dodanego. Niektóre batoniki reklamowane są jako te zdrowe, ale ich zawartość cukru, no niemile nas zeskakuje, i często daje się do nich też syropy czy sztuczne słodziki, które znowu powodują szybkie skoki glukozy we krwi. Więc kupując taki batonik, pamiętajcie, zwracajcie uwagę na ogólną ilość kalorii, na ilość cukru i węglowodanów i na ilość białka. Ja bardzo rekomenduję, żeby takie batony, jeżeli już spożywacie, miały jak najmniej kalorii i jak najwięcej białka, przy jednocześnie jak najmniejszej ilości pozostałych składników typu cukry i tłuszcze. Są takie i w Lidlu, i w Biedronce, i pewnie nawet w żabce już. Minusem niestety jest to, że jest tych batonów obecnie mnóstwo. I jest bardzo trudno wybrać, który konkretnie będzie najzdrowszą opcją. Niektóre nie oszukujmy się, składem nie różnią się od takich zwykłych Snickersów czy marsów. Ewentualnie jak ktoś nie chce się bawić te batony, możecie ewentualnie kupować przekąski, które są zdrowe i bezpieczne, typu orzechy, tylko jak zawsze uważajcie na ilość kalorii zawartych w nich. Następny punkt to gotowe sosy, czyli tak naprawdę źródło syropu glukozowo-fruktozowego. To jest słodzik, który kryje się dosłownie teraz niemal wszędzie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że spożywanie produktów, które właśnie zawierają ten syrop, bardzo mocno zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy. Dosłownie czasem się mówi to o 20%, to sporo, prawda? Co więc zrobić? Zamiast gotowych sosów, spróbujcie przygotować oczywiście własne w domu. To też nie jest trudne. Dostępnych jest mnóstwo przepisów, m.in. u nas na platformie, na strefie przemian. To, co warto zapamiętać, to jest to, że oczywiście warto czytać składy, bo w sklepach też są te sosy, które czasami mają lepszy skład. Ostatnio zresztą na swoim Instagramie to pokazywałem. Kolejny punkt, przez który dużo osób może mnie przestać lubić, to jest oczywiście kwestia soków kwestia napojów energetycznych i znowu musimy uważać na to ile mają cukru prostego bo on najbardziej gwałtownie podnosi poziom glukozy we krwi, soki, nie mają błonnika, więc tam nie ma co w ogóle go spowolnić. Napoje energetyczne, ten cukier mają bardzo często dodany, więc znowu możemy sobie wypić puszkę 250 ml napoju energetycznego, który będzie zabierał 20-30 gramów cukru. To jest bardzo dużo naraz i to jest w takiej postaci płynnej, więc maksymalnie szybko wchłanialnej. To jest bardzo niebezpieczne, jeżeli ktoś to pije na przykład codziennie. Jestem bardzo ciekawy, jakie ty byś jeszcze produkty dodał albo dodała do tej listy. Jeszcze jest ich Dużo, ale też nie chcę z tego filmu robić teraz 30 minut wyliczania. Te, które są najgorsze, wymieniłem. Oczywiste jest ograniczenie alkoholu, słodyczy i ciast, dlatego nawet tych punktów już dzisiaj nie poruszałem, bo już mam wrażenie, że nic bardziej oczywistego nie ma. I gdybym zapytał ludzi randomowo, dosłownie na ulicy, to myślę, że każdy by wiedział, że to prowadzi do insulinoporności i cukrzycy, no ale tak. Czysto technicznie jeszcze po prostu o tym przypomnę. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, bardzo proszę, pisz się na kontakt małpasterwaprzymian.pl, a osoby, które chcą ze mną, z nami współpracować w strefie przymian, mieć nielimitowany kontakt z dietetykiem i trenerem, mieć spersonalizowaną dietę i treningi, serdecznie zapraszam. Link ze zniżką macie. Poniżej możecie sobie z niego skorzystać, serwaprzemian.pl, kompleksowa opieka dietetyczno-treningowa, serdecznie zapraszam i oczywiście dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu do końca i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć!